Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym rozkminimy właściwie jak Nifty fajnie sobie radzi na początku rundy na mapie D-Cash. Możemy zwrócić uwagę, jak fajnie rzuca swoje granaty i jak one szybko wybuchają na midzie. To jest bardzo ważne, ponieważ jak potem przedstawię, no tutaj Nifty po prostu w sumie wypracowane granaty powodują, że presja na midzie w początkowym etapie rundy no nie występuje. Jak widzimy, mamy Mołotow na buście i Smoke'a na mid garażu. Zdecydowanie zawodnicy Terro nie powinni buszować, w szczególności, że mamy ten palak na buście. Jeżeli już to wychodzą oni z busta, oczywiście mogą on under, ale on wtedy muszą wyjść przez tego Smoke'a i wtedy CT ma przewagę. Wróćmy tutaj kolejną rundę, którą również Nifty ponownie zagrywa swoje granaty. I jeszcze dodatkowo, co ciekawe, zdobywają kolejną część mapy. Widać zagranie te same granaty, granat wybucha na buście i Nifty ustawia się od razu pod flasha. Flash ląduje centralnie na mainie. Tutaj smoke jeszcze głęboki zawodnika jeszcze na głęboko main. Flash wybucha, następuje sprawdzenie maina i mają kontrolę main, gdzie terroryści również musieli sobie odpuścić mida ze względu tutaj na ewentualne właśnie był i smoke i mołotow, który właśnie był rzucony na mida, czyli mogło świadczyć o tym, że jednak jeden z CT-ków znajduje się właśnie na tej pozycji. Potem przejęcie maina, bardzo fajna zagrywka od Renegades. No i zobaczmy, co powodują te granaty i jak fajnie to wygląda i kontruje to grę po stronie terrorystów. Teraz w sumie powtórzę granaty, które rzucał Nifty. Rzuca smoke'a, palak i mamy tak naprawdę kontrolę mida w early, gdzie zawodnicy terrorystów nie mogą spuszować za bardzo mida, ze względu na mają tutaj tego smoke'a, które mogą przebić, ale zawodnik CT, który no, będzie obserwował tą pozycję, będzie no, po prostu w lepszej sytuacji niż zawodnicy terrorystów. No i fantastyczny ten molo, który ląduje naprawdę bardzo szybko na tym buście. Jedyna kontra, no to po prostu rzucenie tego tutaj smoke'a na boosta, on się zgasi i wtedy możemy dalej boostować i dalej przejąć kontrolę, ale wtedy zawodnik CT może równie dobrze być już dostać informację, czy właściwie to sam będzie wiedział, że zawodnicy terrorystów puszują boosta i wtedy on się koncentruje na tej pozycji, może poprosić o flasha nawet z bombside'u A, żeby przejąć kolejny raz kontrolę na midzie, czyli załóżmy coś tam się strzela, zawodnik z A dorzuca mu flasha za plecy, ten idealnie po prostu sobie wychyla z białej, czy tam akurat no, z białej i po prostu ma okazję dalej walczyć z terrorystami, następnie może sobie cofnąć w zależności jak wygląda sytuacja. To bardzo fajny ten mołotow jest bardzo fajny. Rzuca się go bardzo szybko, przez co no, zawodnicy Terro, no, jak widać, nie mają szansy kompletnie wejścia na tego boosta w początkowym etapie rundy. No i co jeszcze fajne zagranie właśnie od Niftiego, jeszcze może tego smoke'a pokażę, który jest dosyć prosty, celujemy po prostu w tą kładkę i w biegu go rzucamy. On wybucha dosyć głęboko, przez co no, łatwiej widzimy terrorystę, najgorsze smoke'i, to jakieś smoke'i właśnie, coś w tym stylu, albo nawet jeszcze niedolecący, gdzie po prostu terroryści mogą go wykorzystać przy wyjściu. Ale jeszcze co fajne Nifty, pomimo tego, że się wyrzucę na midzie, czyli daje informację terrorystom, że po prostu znajduje się na tej mapie i jest po prostu w okolicy mida, no to właśnie jest ten flash, który można rzucić tak jak on tutaj zaproponował w tą część mapy i on tutaj sobie wybucha, zawodnicy po prostu gdzieś tutaj co są zachowani, czy tam akurat na piksel osoba nie dostanie tego flasha, jednak no jeżeli już tutaj ktoś pikuje, no to dostanie tego flasha, tak samo jeżeli ktoś jest tutaj przy boksie, ewentualnie tutaj również go dostanie. Tutaj zawodnik drugi z Renegades rzuca smoke'a, który po prostu głęboko wybucha na mainie. Dodatkowo jeszcze rzucony właśnie ten smoke głęboko na maina, gdzie ustawia się AZR, rzuca smoke'a. Smoke odbija się tutaj właśnie od ścianki i głęboko wybucha na mainie. Akurat widzimy dwóch zawodników. Zawodnicy CT wjeżdżają po prostu do maina. Tu jeszcze terroryści, że zdążyli zrzucić palaka do maina, jednak to nie skontrowało zajęcie tego maina przez CT. Dodatkowo jeszcze palak wylądował właśnie za te boksy i to tylko ułatwiło sprawę zdobyciu pozycji. Może się terrorysta schować, nawet na przykład stając przy ścianie, patrząc w plecy,
patrząc plecami tak właściwie, żeby tylko czekać na tego właśnie flesza. Po fleszu właściwie on wychyla i najgroźniejsza pozycja to właśnie ta pozycja, kiedy nie mamy smoke'a w mainie, no to tylko i wyłącznie możemy się spodziewać tam terrorystów. I w sumie to na tym polegałaby tutaj moja taka, mój krótki filmik, który no na pewno pomoże w zdobyciu szybkiej kontroli maina, no i spowoduje, że terroryści będą mieli zagwozdkę, czy jednak wychodzić tego mida, w szczególności gdzie mają zasmokowany i spalony, czyli no raczej spodziewamy się zawodnika gdzieś znajdującego się na midzie i dalej nie mamy pod kontrolą tego mida, a main zostaje przejęty przez CT, czyli po prostu mamy słabą kontrolę po stronie terrorystów, jedyne co to możemy mieć przed B. No i jeżeli zaryzykujemy, to przejdziemy przez midowego smoka, albo właśnie będziemy walczyć w mainie, tak? To było wszystko, dzięki za obejrzenie materiału, mam nadzieję, że przyda wam się taki mały tip i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!